W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak szybko podbić Wyspy Brytyjskie, jak zdobyć Unię nad Francją na samym starcie oraz zrobimy wczesny etap kolonizacji. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Kolejnym odcinku po przerwie z Europe Universalis 4. Dzisiaj na tapetę wezmę Anglię, jeden z najlepszych krajów dla początkujących graczy, jak i tych bardziej zaawansowanych. Rozegram okres do wczesnego etapu kolonizacji. Jeżeli chcecie, żebym kontynuował dalszą rozgrywkę, jak zwykle łapki i lecimy dalej. Anglia ma wiele plusów. Najistotniejszym jest oczywiście to, że znajduje się na wyspie w najlepszym trade nodzie w tej grze, czyli English Channel. Prowadzi nas to do kolejnego plusa tego kraju, czyli do potężnej ekonomii na starcie rozgrywki, opartej głównie na handlu, jak i produkcji, ponieważ w Anglii występują bardzo dobre dobra handlowe. Trzecim dużym plusem jest unikalne drzewko misji angielskich, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Dużo wojen dzięki temu będziecie mieli, jak i kolonizacji i budowania waszego kraju, żeby był potężniejszy ekonomicznie. Czwartym dużym plusem Anglii jest możliwość utworzenia kilku ciekawych i potężnych krajów. Pierwszym i oczywistym wyborem jest utworzenie Wielkiej Brytanii. Idee brytyjskie są świetne do podboju świata, bardzo mocne do budowania potężniejszych kolonii oraz wzmocnienia naszej armii lądowej, jak i utworzenia najpotężniejszej floty w grze. Jeżeli natomiast macie ochotę pograć bardzo mocnym militarnie krajem, możecie utworzyć dość łatwo Irlandię. Do pozostałych opcji należy Szkocja oraz, co niektórych może dziwić, bardzo łatwo Anglią jest utworzyć Francję i mieć napis jeszcze bardziej francuskiej Francji. Największym minusem Anglii jest brak stanu szlacheckiego, przez co nie będziemy mogli dostawać darmowych punktów militarnych przez całą rozgrywkę i jest to dość spora strata. Wynika to z minusu numer 2, czyli angielskiej monarchii, unikalnej formy rządów dla tego kraju, która jest po prostu bardzo słaba. Ciekawostką natomiast jest system parlamentarny dostępny od początku rozgrywki. O nim troszeczkę więcej powiemy sobie później. Anglią w pierwszej kolejności należy się przygotować do wojny o Maine. Osobiście uważam, że ona jest obecnie na tyle łatwa na każdym poziomie trudności, zresztą macie od tego osobny odcinek u mnie na kanale, gdzie toczę tą wojnę na normalu, hardzie i very hardzie i udaje mi się wygrać Unię personalną nad Francją. W skrócie, najłatwiej jest pokonać Francję, budując koalicję przeciwko niej. Kliknijcie na Francję, zobaczcie, jakich mają wrogów i zawrzyjcie z nimi sojusze, jeżeli się to da. U mnie naturalnym wrogiem Francji jest Kastylia, z którą biorę sojusz, oraz postaram się jeszcze włączyć Austrię do tej wojny. Naszym rywalem na pewno będzie Francja, na pewno będzie Burgundia i w przyszłej kolejności na pewno będzie Szkocja. Fokus w naszych punktach od razu bierzemy na punkty militarne i jeżeli będzie jakiś wartościowy doradca dwójkowy militarny, jest jak najbardziej wskazane. Obecnie no, biorę manpower, żeby nam się szybciej generował, ale docelowo będę szukał doradcy z moralami albo dyscypliną. Debacie w parlamencie praktycznie warto rozpocząć od samego początku i wziąć coś, co nam albo da tańszą technologię, tańszych doradców, albo pomoże w wojnie zbliżającej się. Ja rozpocznę debatę nad tańszą technologią. Obecnie mamy zero szans na to, że ta reforma przejdzie i dostaniemy te bonusy, ale możemy dokonać przekupstwa politycznego, zwiększając szansę przyjęcia reformy. No chyba, że osiągniemy 100%, to wtedy po prostu reforma przejdzie. Tych reform jest w cholerę, dzielą się na trzy kategorie: administracyjne, dyplomatyczne oraz militarne. Żeby reforma miała szansę się pojawić w naszym parlamencie, musimy spełniać warunki. Nie wszystkie te reformy mają. Poza tym, jeżeli w pierwszym głosowaniu wybraliśmy reformy z grupy administracyjnej, to w następnym głosowaniu mają zwiększone szanse pojawienia się reformy z grupy dyplomatycznej i militarnej i zmniejszone szanse z grupy administracyjnej. Polecam zajrzeć do wiki, jeżeli chcecie bardziej szczegółowo zapoznać się z tymi reformami, bo warto. Kończąc temat parlamentu, warto jeszcze wspomnieć o miejscach w parlamencie, które musicie rozdysponować. Im większy kraj, tym więcej musicie ich rozdysponować. Warto w tym celu wybierać prowincje, które będziecie w przyszłości dewowali, czyli takie z dobrymi trade goodsami, jak właśnie kloty czy bydło, w celu zwiększenia waszych zasobów ludzkich. Przywileje, które posiadam i wybrałem, no to darmowe punkty zarówno administracyjne oraz dyplomatyczne, tańsi doradcy oraz markantylizm z trade goodsów i tańsza flota handlowa. Pamiętajcie, że Lightship Cost zmniejsza również maintenance waszej floty, a Trade Power jest niesamowicie ważny dla Anglii. W ogóle przed Surrender of Maine warto skasować forty w części kontynentalnej, żeby Francja nie dostawała dodatkowego darmowego warscora. Nie rekrutujcie też wojska za manpower, oprzyjcie pierwsze lata waszej rozgrywki na po prostu tanich najemnikach. W handlu raczej nic nie zmieniam, jest on dobrze ustawiony. Dwóch dyplomatów od razu wysyłamy do
three favors do naszych sojuszników, a w zasadzie nawet trzech, bo do Kastylii, Portugalii oraz Austrii. Nie chcecie na starcie rozgrywki Royal Mariage. Każdy Royal Mariage powoduje, że macie większe szanse na narodzenie się następcy. A wy nie chcecie następcy, chcecie wojnę róż. Mam trochę pecha w tym wypadku. Kastylia jakoś na starcie rozgrywki zaatakowała, doszło do eventu o sukcesję Nawary. Nigdy mi jeszcze nie doszło tak szybko do tej wojny. No ale trudno, zdarza się. A w przypadku Loland, Herezy, no to już jak się lepiej czujecie. Czy wolicie mieć bunty większe w kraju, czy jednak spowodować niezadowolenie następujących krajów? No i stało się dodatkowo, mimo iż nie mam żadnego Royal Mariage'u, narodził się Charles. Na pauzie go zabili, po prostu. Żeby nie cofnął wam się progres War of the Roses. Chcecie jak najszybciej mieć wybuch tego eventu. Sama wojna Hiszpanii z Aragonem nie jest ciężka, więc w zasadzie ją olewam. Ech, i mamy to. Wojna róż. Tutaj wybieramy, po jakiej stronie chcemy stanąć. Dom Lancasterów czy Yorków. Należy się tutaj kierować tylko i wyłącznie statystykami władcy. Ja osobiście wezmę 4-4-3 Jamesa I. Jej, od razu lepszy władca na tronie. Buntownicy pokonani, ale niestety to już nie zakończa wojny róż tak szybko jak kiedyś. Ponieważ po kilku przegranych bitwach pretender do tronu ucieknie i będzie zbierał ponownie siły, żeby na nas ruszyć. Wojna o main wybucha mi dość późno i oczywiście nie chcę oddać main. Będę toczył wojnę o Unię Personalną nad Francją, bo jest naprawdę łatwa. Tak jak mówiłem, Yorkowie ponownie zebrali siły i ruszają na nas. Ale tym razem mają żałosne siły i pokonujemy go bez większego problemu. Co prowadzi do zakończenia wojny róż i dostania aż 50% prestiżu, co zwiększy nasze morale. W międzyczasie Kastylia zakończyła swoją durną wojnę, więc wzywam ją do mojej wojny i jeszcze wzywam Austrię dodatkowo. Jeszcze odpalił mi się tournament, który daje nam 10% morali więcej. Wyjebiście. Możemy też już bez większego problemu wysłać Royal Mariage. Początek dynastii Tudorów. Możemy wybrać, że pojawi się następca tronu Henry Tudor. 3-4-2. Jest on dość... ale na przeciwwadze mamy duże bunty w kraju, więc ja biorę sobie Tudora na tron. Tym bardziej, że to prowadzi później do eventu naprawdę dobrego władcy, jakim jest Elżbieta, za te 100-150 lat. A raczej podczas tej wojny nie chcecie zużywać waszego manpowera, więc armię manpowerową konsolidujcie cały czas i na jej miejsce rekrutujcie najemników. Manpowera potrzebujecie do wykonania pierwszej misji. Musimy mieć 60% manpowera. O, nie pamiętajmy koniecznie o wzięciu tych dwóch misji, bo jedną z nich możemy wziąć tylko podczas tej wojny. Ze Szkotami biorę White Peace'a, za 5 lat po prostu uczynię ich moim wasalem. Dzięki jednak tym kilku szczęśliwym eventom mamy sporą przewagę jakościową nad wojskiem francuskim. Dość szybko i sprawnie Unia z Francją. Wojna trwała dosłownie 3 lata, bardzo łatwo nam poszło. Troszeczkę pieniędzy, nie za dużo. Nie chcemy przecież zadłużać tego kraju, bo potem i tak byśmy musieli to spłacić. I od razu pamiętajmy, poprawiajmy relacje. Bo żeby Unia została zachowana po śmierci naszego władcy, musimy tutaj być na przynajmniej plus 1. Jesteśmy największym powerhouse'em dzięki temu w Europie, jak i większości świata. Ciekawe, że po tej wojnie Szkocja wciąż jest naszym rywalem. Ciekawie też wygląda przecena na Enebie. Pamiętajcie, z kodem Lukas 3% zniżki. Linki w opisie. Po zakończeniu tej wojny odzyskajmy ziemie koronne dla nas. Te 100% Liberty Desire może was przerażać. Nie martwcie się, w ciągu 15 lat spokojnie zbijecie to poniżej 50%. W najgorszym wypadku z 2 razy zdewujecie prowincję francuską. Za zdobyczny hajs budujmy naszą ekonomię, w pierwszej kolejności kościoły. No i kiedy posiadamy 60% manpower i tak dalej, bierzemy misję Levy the Troops, która daje nam Subjugation Cassius Belli na Szkotów. Więc wiecie, gdzie przewozimy nasze wojska. Zapomniałbym, dostaliśmy też claimy na cały region Irlandii. I jako, że za 6 miesięcy kończy mi się trus ze Szkocją, to najpierw podbiję Szkocję, a dopiero potem ruszę na Irlandię. Zadziwiająco łatwa wojna. Straciłem tylko 2,5 tysiąca żołnierzy, a Szkocja stała się naszym wasalem. Bierzemy następną naszą misję i nawet dość szybko, 1457, możemy brać pierwsze idee. Jako, że Anglią można grać na naprawdę wiele sposobów, każdy z tych trzech buildów idei, który wam prezentuję, jest dobry dla tego kraju w zależności od tego, co chcecie osiągnąć. Ja pójdę pod kolonię w tej rozgrywce. A teraz czas na szybkie zdobywanie całego regionu Irlandii dla nas. W sumie to źle rozrobiłem, powinienem zaatakować te dwa kraje naraz, ale w zasadzie nie ma co się ograniczać, atakujemy każdego po kolei. Jeżeli boicie się koalicji, poprawiajcie relacje z krajami nadmorskimi w English Channel, z wyjątkiem z tymi, które są pod Burgundią. Je możecie olać.
No, jeszcze więcej wojen, no i easy. 2 lata później i cała Irlandia zdobyta. Oprócz tej jednej prowincji. No ale tutaj jest większa wojna. Tylko 71% over extensji? Łatwizna. W międzyczasie też liberty desire naszych subjectów spadło. Od krajów w tym regionie, które podbija wam Francja, najlepiej brać transfer trade power i war reparation. Plus dodatkowo pieniądze. Po podbiciu Irlandii czeka nas w zasadzie około 20 lat pokoju. W tym czasie czekają nas odkrycia morskie, budowanie ekonomii naszego kraju, jak i osłabianie krajów kolonialnych w wojnach o pieniądze. 30 golda total income'u i zobaczymy, jaką ekonomię nam się uda zrobić za 30 lat. Warto jest zwiększyć nasze trade centra do drugiego poziomu. Możemy też bez większego problemu odpalić na każdej prowincji Trade Center edyk na Protect Trade i cyk 9% więcej. W późniejszym etapie rozgrywki dość fajnie sobie zmienić rywala na Danię, bo i tak jeżeli będziecie podbijali coś w Europie, to albo w tym regionie właśnie Danii, albo w regionie Iberii, zwłaszcza jeżeli nie zabili Enrique. Ha! Easy. Politykę ekspansji naszej kolonialnej, no to zawsze albo Native Uprising chance minus 100%, albo zwiększone Global Settlers. Ja wolę Global Settlers. Anglię stać na to, żeby trzymać na kolonizowanych prowincjach po 2-3 tysiące żołnierzy. Portugalii za fejwory wymuszam zerwanie sojuszu z Kastylią, wprowadzamy instytucje, dorekrutowuję 20 tysięcy wojska, tyle powinno nam wystarczyć do ataku na Hiszpanię. No i piękne, pierwsze rzeczy porobione i 43 golda. Mamy przewagę technologiczną nad Kastylią, to jest dobry moment, żeby zaatakować. Od Brytany bierzemy tylko pieniądze, repsy i Star Trade. Potem to podbijemy. Oh my god, Iberian Wedding zaszedł. Jako rozwinięcie z ery najlepiej brać sobie kolonizację, zwłaszcza jeżeli planujecie iść w tą stronę. Jeżeli planujecie podbijać, to agresywna ekspansja oraz transfer subject będzie dobrym rozwiązaniem. Kilka lat wojny, pieniążki, war reparation oraz kilka ważnych prowincji. Asturia, żeby wypuścić Lyon, Wyspy Kanaryjskie dla celów kolonizacyjnych. No i mamy. Ogólnie Lyon jest lepszy od Asturii, więc warto jest go wypuścić. Dzięki temu mamy troszeczkę prowincji do odbicia. I co najlepsze, jedna z nich jest bardzo blisko La Manche, czyli kopalni złota. Za zdobyczne pieniądze ulepszam centrum handlu w Londynie. I mamy to, możemy ustanowić naszą obecność na Karaibach. Drugie idee lecą ekspansywne. W międzyczasie szkolę też naszą armię. Zawsze jest sobie fajnie podnieść profesjonalizm armii. Zwiększam też naszą flotę handlową, którą wysyłam w sumie do Lubeki. Anglia posiada 2 monumenty. W wolnej chwili możemy je rozwinąć, ale nie są one jakieś super dobre. Co innego z tymi, które mamy w Iberii. Zwłaszcza jeżeli chcemy grać pod kolonizację, one są naprawdę mocne. Warto też rozważyć przeniesienie samej stolicy do Lizbony, bo zobaczcie, jakie tutaj są chore bonusy do manpowera. Monument w Madrycie daje nam większy dochód z naszych Treasure Fleet, zwiększa Gathering i oraz income z trafisów. Alhambra, no to wiemy, do podboju świata praktycznie must have. Francuskie monumenty, mimo iż blisko, tak naprawdę zdobędziemy je dopiero po 50 latach, kiedy integrujemy Francję i o ile w ogóle chcecie to zrobić, bonusy z nich też nie są jakieś super dobre. Pierwszego kolonistę wysłałem na Karaiby i będziemy tutaj kolonizowali dalej, zajmując w pierwszej kolejności wszystkie prowincje z Straight Center. A drugiego do Afryki, dlatego że planuję podbić jak najszybciej cały ten region, ponieważ da nam to niesamowicie dużego kopa do naszego handlu, jak i do złota. Mam już też misję Discover the America, ale nie chcemy jej klikać do momentu zrobienia 2 pełnych idei. Charter Colonist, wyjebiście. Pierwszy przyczółek ustanowiony i dzięki temu wreszcie możemy zacząć wbijać się głębiej. Może czas wysyłać na Karaiby jakieś mniejszości? Irlandzkie. Wyślimy jedną armię na poszukiwanie złotych miast w Ameryce Południowej i drugą w Ameryce Północnej. Poszukiwanie złotych miast ma też szansę na misji, która nam daje dodatkowe punkty. I mogę wam powiedzieć, że dość często się to powtarza. Jako że Kastylia jest wplątana w jakąś durną wojnę, lecę ją atakować. Celem jest odbicie prowincji Lyonu, jak i zagarnięcie pieniędzy. Kąd takiego byka mają? O, to trochę Hiszpanie łoją mi skórę. Trzeba było ich atakować wcześniej, ale mają przewagę niestety technologiczną. Mimo to wygrałem. I mamy to. Pierwsza kolonia na Karaibach, Nowa Gordonia, która będzie kolonią koronną, zwiększająca nam force limity naszego wojska, co się może przydać. W
późniejszym etapie zmienimy ją oczywiście na kolonię prywatną, jak i samowystarczalną. Dzięki temu też, że stworzyliśmy w regionie Karaibów kolonialnym naszą kolonię jako pierwsi, wszyscy inni dostaną tutaj karę do kolonizowania, jak i będą pogarszali z nami relacje, kolonizując w danym regionie. Boty zazwyczaj, jeżeli mogą, unikają kolonizowania w regionach, które są do kogoś przypisane. Jeszcze złotą erę odpalili. No dobra, chyba będziemy kończyli tą wojnę. Nie ma sensu tutaj wykrwawiać się za Lyon. O, pierwszy raz widzę ten event. Szkocka flota topi hiszpańską. No, taki pizdil na razie mnie zadowoli. Pięknie, idee skończone. Polityka wzięta. Misja odpalona. Ale to teraz leci. Jeżeli po odcinku czujecie niedosyt, zapraszam do obejrzenia serii z Hiszpanii lub odcinka z Irlandii. Pamiętajcie, 1500 łapek i lecę kolejne 50 lat jako Anglia.